Dzień dobry panu. Dzień dobry. Troszkę chwilka zeszła. A, ale to wie pan, jak to jest w życiu. Pozwolę sobie tak, oczywiście. Oglądać po kolei wszystko. Długo go pani sprzeda? Wie pan co, ja go mam od salonu. W salonie go kupiłam i ja tylko nim jeżdżę. Okay, jestem pierwszy właściciel. Pani jest pierwszy. I to jest w ogóle od nowości Salon Polska, tak? Tak, oczywiście. A, no to nie było tej informacji w ogłoszeniu, a to jest bardzo ważna informacja, że to jest pierwszy właściciel i auto jest z polskiego salonu. Był ukochany i nadal jest ukochany. Będzie mi się trudno z nim rozstać, ale potrzeba. To... Czemu? Tak. Zmiana? Wie pan, no po prostu taka sytuacja. No, stawiam dom, więc potrzebuję kasy. O, już otwieram panu. Żal mi się z nim rozstać i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będzie mnie stać na taki samochód i takiej klasy. Czyli sprzedaż, to rozumiem, ratowanie budżetu domowego, tak? Tak, oczywiście, no wie pan, jak to w życiu jest. Tapicerka jest w bardzo dobrym stanie, jak pan widzi, super. No właśnie, nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. A tu w środku trochę już no, kierownica pan, swoje no, przecież dostała. Ma swoje już przejechane 281, ale autentyczne, bo ja mam książkę serwisową i serwisuję samochód od początku. O, wygląda nieźle. 12 lat w jednych rękach, pełna dokumentacja serwisowa. Czegoż gdzieś więcej? To jest 2000, tak? Tak. Wszystko na czarno, widzę, bo nawet no, wie pan, no, tak, no, taka kompletacja miała być. To jest mój ulubiony kolor, jeżeli chodzi o wnętrze samochodu. Ja sobie pozwolę tutaj powłączać, zobaczyć, jak tutaj sobie. Proszę jak, bardzo. Piękny Mercedes, piękne logo się wyświetla. Ja, logo tu, logo z przodu. Ale właśnie, to niech pan zobaczy. Teraz Mercedesy są nowiusieńkie i nie mają tych celowników, a to jest tak piękna rzecz. No, to niestety. Się kojarzy tylko z no to jest Mercedes wtedy. Proszę, nawet ma no, ulicę, mapy, no, telefon. To 2012 rok. Klima to działa, to od razu czuć jak... No. Nie, zwłaszcza w taką pogodę. Dokładnie, to jest w ogóle dobrodziejstwo. Samochód jest cały czarny w środku. Wszystkie elementy, wszystkie dodatki są czarne i to wygląda bardzo reprezentacyjnie. Jak mógłbym prosić, bo póki jeszcze tak wolno jedziemy, zaraz mocniej przyspieszyć, chciałem zobaczyć tę skrzynię. O, o właśnie, takie coś mnie interesowało, żeby tylko zobaczyć, czy ta reakcja już wystarczy. Boi się pan? Dla mnie codziennością jest wsiadanie do samochodu, jak nie wiem, jak ktoś prowadzi i niestety, powiem pani szczerze, to już nie jest lęk, tylko świadomość tego, że ja zawsze wolę uspokoić, to ma być prezentacja jakości pojazdu, a nie kierowcy. A zna pan takie powiedzenie, że kobietom się nie daje swoich aut do prowadzenia, jak? Nie. A, widzi pana, mój mąż zawsze mówił tak, że kobiety to tam kiepsko jeżdżą, ale mnie wszyscy jego koledzy zawsze dawali auta do prowadzenia, także... Okay. Jak widać, pani swobodnie porusza się samochodem, zrobiła mi 280 tysięcy, więc myślę, że zna na pamięć to auto. Wie pani co, ja teraz właściwie wszystko już widziałem. Chciałbym jeszcze tylko trochę porozmawiać o pieniążkach i zajrzeć pod maskę, więc jak moglibyśmy, to dla mnie możemy wracać. Dobrze. Fajnie, że pani przyznała się do tej budowy, bo to daje mi bardzo mocny argument, żeby zbijać ceny i od tego zacznę. Mercedesy z mojego rocznika chodzą po 60 tysięcy. Ja, żeby go sprzedać, troszeczkę obniżyłam cenę na 59. Jak pan widzi, no cóż tu można zobaczyć? Zawsze coś można pokazać. A, nieprawda. Poziom płynu. No wie pan, to poziom płynu jest zawsze jest przeze mnie uzupełniany. Cieszę się bardzo, ale na przykład można zobaczyć jakieś wycieki ewentualne. Sucho jest, proszę sprawdzić. Jak na Mercedesa, to zawsze musi być sucho. Mam nadzieję, że negocjacje cenowe nie będą dla mnie takie bardzo ciężkie z powodu tego, że nie jestem w tym dobra. Jeżeli będzie pani w stanie, z uwagi na budowę, chcieć szybko sprzedać to auto i obniżyć cenę, to ja mogę go kupić, ale musiałaby być dobra oferta. 59 tysięcy to jest dobra oferta, bo one chodzą powyżej 60. Dla pani na pewno jest dobra, ale ja bym chciał, żeby jednak też trochę dla mnie ta oferta była dobra. Więc jeżeli byśmy się zatrzymali na poziomie, nie wiem, 54 tysiące, to wtedy tak. 5 tysięcy to dużo do spuszczenia, ale jestem w potrzebie i potrzebuję tych pieniędzy. Wie pan co? Jeżeli pan szybko wyciągnie pieniądze, to się mogę zgodzić, ponieważ potrzebne mi są na budowę. Od ręki te pieniądze znajdę. Dobrze, czyli 54 tysiące i mogę maskę już zamykać i mamy co tak stać. Tak jest.